ja głupi, chciałem się zapisać do siłowni, co by sobie przykabanić i zaimponować miejscowym karynom muskulaturą i się wybrałem do renomowanego fitness klubu. Nie zdawałem sobie sprawy, co mnie tam może czekać, ale po kolei. Początkowo spoko, luz, zwłaszcza, że darmowa wejściówka na próbę można sobie zarezerwować na PESEL na ich stronie i masz dzień otwarty w zasadzie. Pracownicy widzą, że potencjalny klient to mili, pomocni, pokazują, jak co obsługiwać, żeby sobie nie zrobić kuku, zachwalają saunę, opowiadają, że wypasiona solara za symboliczną złotówę, no i trenerzy do dyspozycji. Trochę się pomachało żelastwem, popróbowało maszynki, to z ciekawości spytałem, jak to wygląda ten personal trainer. Okazuje się, że płatne dodatkowo sporo, ale za jakość trzeba płacić, a oni mają najlepszych trenerów w mieście. A zresztą dzisiaj gratis mogę się przekonać i zawołali go. W górę mięcha. Panie Sławku, pan chce się dowiedzieć, jak tam u nas z prywatnym treningiem. Usłyszałem głośne FUCK! I dźwięk upuszczanych hantli. Podbiegł do nas światowej sławy strongman Sławomir Toczek. Byłem zachwycony, bo taki kolos strongman miał mi dawać wskazówki. Toczek powiedział tylko HO! I złapał za koszulkę i pociągnął w stronę drążka do podciągania się na drążku. Chłopak, który się podciągał, jak tylko zobaczył Toczka, to odskoczył od drążka jak Jasiu Mela od transformatora. Toczek mówi do mnie: wskakuj! Się podciągnij 20 razy! Na co ja śmiech i mu mówię, że jak 4 razy się podciągnę, to będę zaskoczony. Jemu do śmiechu nie było. Wydarł się na mnie: FUCK! Wskakuj na drążek! Podciągnąłem się z 5 razy i już nie miałem sił, a ten krzyczy: podciągnij się! Jeszcze trochę! Jeszcze 2 razy i dostaniesz mordoklejkę! Nie dałem rady, to ten zwyrol wziął jakąś miotłę i mnie kuje w odbyt, że niby na motywację. No i w sumie zadziałało, bo nie chciałem mieć kija od szczotki w dupie. Podciągnąłem się jeszcze 2 razy, a Toczek zadowolony: FUCK! No i to jest motywacja! Tak wygląda personal training. Motywacja, żeby przełamywać bariery. Po czym odkleił z papierka mordoklejkę i wsadził mi ją do gęby. Długo sobie nie odpocząłem, bo Toczek zaczął ciągnąć mnie na ławeczkę. Chciałem powiedzieć, żeby poczekał, bo jestem jeszcze wyczerpany tym podciąganiem, ale miałem sklejoną mordę mordoklejką. Wszystkie ławeczki były zajęte, więc pan Sławek podszedł do pierwszego z brzegu kafara i uprzejmie go przeprosił, mówiąc: wypierdalaj, fuck! Pokaźnie umięśniony facet odłożył ciężar i posłusznie wypierdolił. Toczek nawet nie zmniejszył ciężaru, tylko kazał mi siadać i wyciskać, a on będzie mnie asekurować. Jak to złapałem, to mnie przyszpiliło do ławeczki. Toczek na to: weź wyciśnij 3 razy, to dostaniesz mordoklejkę. Ja na to wysypałem, że w dupie mam jego mordoklejkę, jak tego nie uniosę. On zdziwiony zapytał: co kurwa? To mu odpowiedziałem, że się zaraz zesram z wysiłku i do dupy z jego mordoklejką. A ten wyciąga z ryjana w pół przerzutą mordoklejkę i zaczyna ściągać mi pory. Ja do niego krzyczę, co on odpierdala, a on: fuck! No sam mówisz, żebym ci zapchał dupę, bo się zesrasz. Wyduchałem już, że spoko, i jakoś podniosłem to żelastwo 3 razy. Nie wiem jak, chyba siłą woli. Zadowolony Toczek odwinął nową mordoklejkę i wsadził mi ją do ust. Powiedział, że idzie się wyszczać, a ja mam iść do rowerków, to mi pokaże, co to jest motywacja do szybkiego pedałowania. Wiedziałem już, że muszę uciec. Zwlokłem się z ławeczki i doczłapałem do szatni. Nie mogłem podnieść ramion. Przebranie się zajęło mi zbyt długo. Usłyszałem jego ryk zza drzwi. Fuck! Gdzie ty jesteś? Wiedziałem, że to tylko moment, zanim się zorientuję, że jestem w szatni. Wrzuciłem pierwszą z brzegu monetę do solarki i wskoczyłem do środka. Kilka sekund później Toczek wparował do pomieszczenia. Słyszałem, jak chodzi po szatni i zastanawia się, gdzie jestem. Tak jak się spodziewałem, zapukał do kabiny solarium i się pyta: fuck! Jesteś tam? Na co odpowiedziałem najniższym dla siebie, najnaturalnym basem: zajęte, ziom. Dał się nabrać. Wyszedł, podejrzewam, do recepcji, żeby się spytać, czy nie wyszedłem z klubu. Postanowiłem, że poczekam z 10 minut w solarce, co powinno mi starczyć na odzyskanie wystarczająco sił, żeby dać szybko dzidę z klubu, na wypadek, gdyby Toczek mnie przyuważył. Po 5 minutach Toczek wlazł z powrotem do szatni i zaczął mnie szukać, tym razem po szafkach. Chwilę potem do szatni wszedł jakiś chłopak, na co Toczek wykrzyknął: fuck! Gotowy na trening? Chłopaczyna coś tam zaczął dukać i najwyraźniej nawet nie zdążył się przebrać. To był kolejny nowy w klubie, który miał darmową wejściówkę, który jak ja padł ofiarą Toczka. Ten kazał mu zrobić 300 pompek w szatni, to dostanie mordoklejkę. Zastrzegł, że nie wypuści go na salę, dopóki nie zrobi porządnej rozgrzewki, czyli tych pompek. Minęła z godzina, ale biedak zrobił te 300 pompek z przerwami, ale Toczka to zadowoliło i wziął swoją nową ofiarę na salę. Mogłem wyjść z solary. Skóra mnie piekła o mały włos, bo wrzuciłem piątaka i starczyło jeszcze tylko na kilkanaście minut opalania. Wyszedłem z klubu. Po drodze ludzie się dziwnie na mnie patrzyli. W domu okazało się, że po godzinie w solarium wyglądam jak brązowa mordoklejka Toczka. Nie polecam treningów personalnych.